Witam Pani Beato. Witam. Od niedawna pracuję z Waszą firmą i jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak firma działa na rynku i co ona robi dla poszkodowanych. I mam pytanie, czy takie same zasady odnośnie obcokrajowców tutaj w Polsce? Bo wiem, Pani też na pewno wie, że był poważny wypadek drogowy, w jakim byli poszkodowani około 40 osób. Z nich zginęło 5. Czy może Pani pomóc właśnie takim osobom? To znaczy, takie samo prawo dotyczy osób poszkodowanych, które są Polakami, i takie samo również obcokrajowców, czyli jeżeli jakikolwiek obcokrajowiec, czy właśnie tak jak tutaj Pan wspomniał, ten wypadek, który teraz się wydarzył no tutaj w Polsce, ale właśnie z osobami z Ukrainy, to te osoby z Ukrainy jak najbardziej mają prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia, odszkodowania. Odszkodowanie to znaczy, że to jest zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji przyszłej, czy ewentualnie, no nie wiem, ktoś musi się nimi opiekować, no bo jak one wrócą po szpitalu również do domu, to ktoś będzie nad nimi sprawował jakąś opiekę, czy to małżonek, czy ktoś bliski z rodziny, czy wszelkie inne koszty. Inne koszty to właśnie nawet te dojazdy, że przecież to wszystko kosztuje, że trzeba dojechać do szpitala, wrócić, być może rodzina musi przyjechać i też pomóc tej osobie poszkodowanej, więc wszystkie te osoby mają prawo do zwrotu tych kosztów, muszą tylko zbierać po prostu wszystkie te koszty, sobie notować, żeby o tym nie zapomnieć. Zadośćuczynienia, które jest to zadośćuczynienie, nie wiem czy na Ukrainie jest coś takiego jak właśnie takie zadośćuczynienie, ale to jest coś takiego za ból, cierpienie, stratę. Jest również zadośćuczynienie dla osób, które straciły osobę bliską, czyli jeżeli zginął, tam zginęło, prawda, no zginęło 5 osób, tak. I tam w tym wypadku akurat tak było, że tam chyba zginęło 2 mężczyzn i tak, 3 kobiety. 3 kobiety, tak. Także prawdopodobnie te osoby mają jakieś osoby bliskie, rodzinę, nie wiem, małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo. Czyli każda z tych osób bliskich ma prawo do odszkodowania. Nie tylko dziecko, ale nawet i rodzic, w zależności w jakim jest wieku. A może zginął ktoś, kto ma jeszcze wnuków, to i wnuki. Także każda osoba ma prawo do zadośćuczynienia za ten ból, cierpienie, za tą stratę osoby bliskiej. Bo takie mamy po prostu prawo w Polsce. Co nie znaczy, że jest to oczywiście łatwe. Zarówno, i znowu tutaj to jest istotne, to nie jest łatwe też dla Polaków, bo my Polacy również mamy, mimo że wydaje się, że znamy swoje prawa, to tak jak my działamy od 20 lat, to musimy cały czas walczyć o te odszkodowania dla osób poszkodowanych. To nie jest tak, że pójdzie Polak po odszkodowanie i już dostaje i jest wszystko cudownie. Czyli towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaca to, co musi wypłacić? Właśnie tu jest ten problem musi. Co to znaczy musi? No niby musi, tak? Niby należy się to, to i to, ale nie ma w Polsce czegoś takiego, nie ma takich jasnych wyliczeń ile, prawda? Czyli może być wypłacone zadośćuczynienie 5 tysięcy, a może być wypłacone 50 tysięcy, a może być wypłacone 1 000 000. Na przykład jeżeli ktoś doznał takiego urazu, takiego uszczerbku na zdrowiu, że no po prostu no, będzie się leczył do końca życia. Pani ma takie sprawy na 1 000 000 złotych? Jak najbardziej. Takie sprawy, no to są wszelkie ciężkie obrażenia ciała, gdzie na przykład osoba po takim wypadku no, nie jest już sprawna, nie będzie sprawna do końca życia, czyli będzie miała trwały uszczerbek na zdrowiu znaczny. Mam tu na myśli uszczerbek na poziomie no, 100% i więcej, jak się policzy wszystkie obrażenia. To są zazwyczaj stany takie wegetatywne, czyli taka osoba, która już cały czas leży, ktoś się nią opiekuje, no, po prostu gdzieś tam może już nie pracuje dobrze głowa takiej osoby, więc no, staje się takim dzieckiem też często po takim wypadku. Wiadomo. Być może musi być cały czas w pampersach. No to jest naprawdę, to są ciężkie bardzo przypadki.
I to milion może brzmi jako kwota duża i wow, jaka to jest duża kwota, ale jak sobie policzymy, ile ta osoba będzie potem żyła razem z tą rodziną i jak dużo trzeba włożyć pomocy, energii, opieki, to trzeba by podyskutować, czy to są dobre kwoty. To są minimalne według mnie kwoty, milion zadośćuczynienia albo i więcej, ale oprócz tego jeszcze uzyskujemy renty. I na przykład my uzyskujemy taką rentę dla osób właśnie za opiekę, zwrot tych kosztów wszystkich, tego leczenia. Czyli co znaczy renta jako taka? Renta to jest taka jakaś miesięczna kwota, która ma pokryć to, co, na jakie są potrzeby, czyli ile kosztują właśnie te dojazdy do lekarzy. Po prostu powinny być pokryte wszystkie koszty, jeżeli tylko w jednym podstawowym przypadku. Tak jak ten autobus, prawda, który jechał, to jest jakiś sprawca, musi być jakiś sprawca tego wypadku i tylko poszkodowani mają prawo. Jeżeli ten kierujący tym autobusem będzie sprawcą, to jemu się już nic nie należy z tego OC. No i tutaj dla niego to będzie krzywda, prawda? On wtedy może tylko skorzystać z ubezpieczeń indywidualnych, jeżeli jakiś sobie kupił, tak? Czy ze społecznych, tak jak zapewne na Ukrainie też jest coś takiego jak ZUS, prawda? I u nas. Natomiast wszyscy pasażerowie mają prawo do odszkodowania bezdyskusyjnie. Natomiast nasze prawo w Polsce i nasze towarzystwa ubezpieczeń tak działają, że płacą jak najmniej 5, 10, 15% to jest wszystko. I zarówno Polak, i myślę, że tym bardziej czy osoba z Ukrainy, czy to będzie osoba z Białorusi, czy to będzie jeszcze, nie wiem, z Wietnamu, nieważne. Myślę, że każda taka osoba, jak dostanie decyzję z zakładu ubezpieczeń, to będzie myślała, że aha, dają mi tu 3000, cieszy się, prawda? O, no tak. 3000 zł, 5000 zł. Jaka radość. Nie, to jest początek. Trzeba natychmiast współpracować z profesjonalną firmą. Natychmiast, bo to ma ważne znaczenie dla odsetek, dla prawidłowego tego postępowania, żeby uzyskać te brakujące 90%. Mój początek współpracy tutaj też był zawsze jakoś powiązany, szczerze mówiąc, z jakimś takim prawie tak, że coś takie możliwe. To znaczy rozumiem. Rozumiem, że tak może być, bo spotykam się z tym nie tylko jeżeli chodzi teraz o obcokrajowców, tylko tak samo Polacy w to nie wierzą. To nie jest tak, że my Polacy już jesteśmy tak świetnie zorientowani i wszyscy u nas wiedzą, co mogą i jak mogą. Nie jest to tak. Jest wiele ludzi, która nie wie, jest wiele ludzi, która nie ma z tym do czynienia. I po wielu latach, na przykład po 10-15 latach, docieramy do osób poszkodowanych, nasi przedstawiciele, bo mamy takich przedstawicieli terenowych, którzy właśnie i przyjadą do osoby poszkodowanej i porozmawiają z nią, podpiszą dokumenty, wyjaśnią te wszystkie podstawowe informacje, wskażą, jakie dokumenty trzeba zbierać, żeby to wszystko udowodnić, bo trzeba udowodnić tę szkodę. I jeżeli ten przedstawiciel tu pomoże, zbierze to wszystko, znajdzie tą osobę poszkodowaną, to wtedy, jak to do nas trafia, to nasza rola jest dalej to poprowadzić. I tak jest, że ludzie nie wierzą. A później jak dostają te pieniądze, to jest niemożliwe. Jest to możliwe. No trzeba trochę wiary i zaufania. Ale ciekawo, pani firma tutaj na rynku polskim już ponad 20 lat, z tego co wiem. Blisko 20 lat. No właśnie. Mamy dużą konkurencję, a oprócz tego, dlaczego Polacy nie zwracają się sami często? No znaczy, tutaj jakoś tak nie wiąże się. To znaczy, myślę, że jest to, no przede wszystkim z czym to jest chyba spowodowane? Kto z nas w szkole, jeszcze na etapie edukacji, w ogóle jest uczony tego, co jest naprawdę w życiu potrzebne? Może tak zacznijmy od tego. Uczymy się historii, uczymy się geografii, biologii, języka i tak dalej, a kiedyś jeszcze za moich czasów, to całe szczęście, jeszcze się uczyliśmy być może szycia i gotowania. Ale dzisiaj to podejrzewam, że no jest to słabo to wygląda. Dzieci nawet nie potrafią przeszyć guzika, prawda, do nie wiem, rękawa.
No ale wróćmy. No nie uczymy się tego. Myślę, że się o tym nie mówi. Tak samo jak osoba otwiera działalność gospodarczą, czy zaczyna pracę, nawet nie wie, że jest coś takiego, no może wie, że jest umowa o pracę, ale nie rozumie tych wszystkich aspektów. Uczy się dopiero na, w praktyce życia. Wydarza się sytuacja i się uczy, prawda? Albo uczy się od rodziców. Rodzice mają samochód, ubezpieczają samochód. Aha, trzeba ubezpieczyć samochód. Czyli to jest tak z dziada, pradziada, co wytłumaczył, prawda? Jakie ma doświadczenia. Ale w szkołach tego brakuje. Brakuje tej edukacji też takiej prawnej. Brakuje tej praktyki. Myślę, że to jest chyba nie tylko problem w Polsce, ale ogólnie jest to problem. Tak. I teraz w zależności, kim są rodzice, i w jakim środowisku byśmy wychowani, no takie mamy, taką mamy wiedzę i doświadczenia, prawda? I gdzie obcujemy, gdzie pracujemy. Jeżeli ktoś nie jest związany w żaden sposób z prawem, no nie wiem, nie doświadcza się wypadków też codziennie, to są takie sytuacje, że to się zdarzy raz w życiu, może dwa. Częściej tam otarcie samochodu, uderzenie samochodu, no tak. Jakieś, i wiemy, co to jest autokasko. Myślę, że pan też wie, co to jest autokasko u was. A to jest tak na plan dalszy, dlatego że my jako firma zajmujemy się przede wszystkim szkodami osobowymi, czyli ludźmi. My przy okazji zrobimy szkody majątkowe, czyli samochód, dom, jak jest szkoda taka majątkowa, ale my przede wszystkim patrzymy na człowieka, jest uszczerbek na zdrowiu, jest zgon. I to jest nasze zainteresowanie, żeby uzyskać dla tej rodziny, dla tego człowieka jak największe odszkodowanie. I edukujemy społeczeństwo, przedstawiciele nasi edukują, no bo przecież docierają do tych osób, tłumaczą, że, bo ludzie mówią, ale ja już dostałem odszkodowanie, ja już mam, ja się już zgłosiłem, bo wiedział, że jest OC-sprawca, oczywiście wie. Czyli tych 5 tysięcy. Tak, na przykład dostał te 5 tysięcy i co? No jest zadowolony, no bo dostał, tak? Nie dawał żadnej firmie, nic, jest zadowolony. A my mówimy, ale tutaj da się 50. Nie. A mówimy, ale naprawdę jest to możliwe. No i wtedy ta osoba, powiedzmy, decyduje się na podpisanie z nami umowy, no bo trzeba taką umowę podpisać, no i czeka. Czeka na ten wynik, tak? I te wyniki się osiąga, tylko że to czasem trwa. No dobrze, powiedziała pani, że potrzebno podpisać umowę, tak? Tak. Ile kosztuje praca? Nasza. Nasza, taka jako firmy, bo wszyscy rozumiemy, że za darmo nic firma, nie ma. Tak, firma niecharytatywna. Tak, nie jesteśmy firmą charytatywną, oczywiście. Podpisuje się z nami umowę, normalną umowę o dochodzenie roszczeń, tak się ona nazywa. Inaczej jest to taka umowa zlecenie, tak? Czyli zleca nam klient prowadzenie sprawy. Od razu też podpisuje pełnomocnictwa, bo musi być pełnomocnictwo dla naszej firmy, pełnomocnictwo dla adwokata, bo my mamy w naszych szeregach, współpracujemy z adwokatami, radcami prawnymi. Prawnikami i nie tylko, więc musimy mieć takie umocowanie do działania. Z chwilą, jak tylko dostajemy to umocowanie, to natychmiast wykonujemy sprawę tak, jak należy. A wiemy, co trzeba zrobić, bo to jest bardzo ważne. I teraz, znaczy ile, tak? Bo było pytanie ile. Najczęściej na rynku w Polsce, mogę powiedzieć, jak to jest, dlatego że my jako firma również jesteśmy założycielem Polskiej Izby Odszkodowań. To jest organizacja, która zrzesza różne podmioty w Polsce. Czyli my jesteśmy jakby, no można powiedzieć, że liderem, bo znamy całą tą branżę, jaka u nas działa, kto się w tym specjalizuje. Więc można nas o to spytać, ale idąc dalej. Średnio jest to od 20 do 30% netto. Tak średnio pobiera każda z firm z odszkodowania prowizję. Oczywiście każda z firm może mieć dodatkowe swoje warunki. To tak jak również czy adwokat, czy radca na rynku, który działa, tak samo, tak? A jaka różnica? Możemy pójść i do adwokata, tak? Tak. A możemy wybrać firmę taką odszkodowawczą? Między firmą a takim adwokatem. Tak, to zwykłym prawnikiem. Znaczy przede wszystkim u nas w Polsce adwokat czy radca prawny
ma takie zapisy w swoim kodeksie etyki i zasadach funkcjonowania, że świadczy obsługę prawną, czyli pomoc prawną, taką, gdzie musi pobrać wynagrodzenie. Więc powinien pobrać to wynagrodzenie z góry za prowadzenie sprawy. Nie może umawiać się tylko na procent z odszkodowania. Nie może. To nawet podlega karze, tak? Czyli może być taki adwokat ukarany. Oczywiście wiemy, że na rynku to różnie wygląda. No, rynek jest jak jest. Z różnymi sytuacjami można się spotkać, ale jednak mimo wszystko słyszymy, że najczęściej jednak sobie życzą z góry. Teraz czym się różnimy? No, myślę, że ważny aspekt to jest taki, że my jesteśmy firmą, która robi tylko to. Czyli my się zajmujemy tylko odszkodowaniami. My się nie zajmujemy i rozwodami, i spadkami, i zachowkami, i nie wiem, wszelkimi różnymi problemami prawnymi, tak? My mamy specjalizację i robimy tylko to. Czyli na przykład u nas w firmie, jakby powiedzmy życzył sobie klient, przyjechałby i wszedłby do naszych archiwów, to tam sami poszkodowani. Parę tysięcy spraw samych poszkodowanych od blisko 20 lat. Co to znaczy? Parę tysięcy. Tak, co to znaczy? No to znaczy, że w kółko to robimy, praktyka i doświadczenie, to tak jak fryzjer. No tak. Pójdzie się do fryzjera, który się ledwo uczy, no to ta fryzura wyjdzie jak wyjdzie, prawda? Mhm. Kolor nie wyjdzie i tak dalej, ja to wiem. Okej, okay. Pani powiedziała, że prawnik bierze prowizję od razu, adwokat. Znaczy nie prowizję, tylko na przykład może życzyć sobie i zapewne to zrobi, że na przykład z góry 2000, 1000 zł, 2000, 3000, 5000, wszystko zależy jaka sprawa. Tak? Okej, okay. A jak u Pani to wygląda? U nas jest tak, że dajemy możliwości, można powiedzieć, że dwie, takie podstawowe. Pierwsza, jeżeli chce ktoś zapłacić niską prowizję, małą prowizję, to musi też wpłacić taką zaliczkę. Na przykład 1000 zł, tak? Że z góry wpłaca 1000 zł czy 2000, tak samo. Ale dajemy też tą możliwość, że nic nie płaci. Kompletnie z góry i mamy wtedy trochę wyższą tą prowizję, no bo musimy to sobie jakoś zrekompensować. Szczególnie, że sprawy prowadzi się nie jeden miesiąc, nie dwa miesiące. To jest, tak to nie działa. A ile mniej więcej, jaki czas prowadzenia tej sprawy? Kiedy podszkodowany może otrzymać taką wypłatę? Jeżeli sprawa jest powiedzmy taka jasna, pewna, karna, mówię to o sprawie karnej, czyli tak jak na przykład wróćmy do tego wypadku z Ukrainy. Z autobusem. Tak. Tam jest wiele osób poszkodowanych i aktualnie idzie to wszystko w tym kierunku, że prawdopodobnie kierowca tam nie zachował jakiejś ostrożności, prawda? Więc on będzie chyba winnym. I teraz problem w odszkodowaniu będzie tylko dla niego, bo on teraz nie ma jasnego statusu, czy on jest w końcu sprawcą, czy on jest poszkodowanym. No tak. Nie było innych pojazdów, nie zderzyły się dwa pojazdy, żebyśmy tutaj teraz określali, kto tu jest winny, więc to znaczy, że wszyscy ci pozostali poszkodowani, pasażerowie, już mogą starać się o odszkodowania. Już, nie czekać, bo nie ma co czekać, nie wolno czekać. Trzeba natychmiast składać roszczenia. Trzeba nazwać te roszczenia, ile za co się chce, bo leci czas, lecą odsetki i tu nie ma co czekać. Ja wiem, że osoby szczególnie jakoś straciły, ktoś umarł, zginął w wypadku, to one mają dużą trudność, przeżywają to. Muszą zorganizować ten pogrzeb, być może sprowadzić jeszcze, tak jak teraz w tej sytuacji, z Polski na Ukrainę ciało i tam pochować. No to są tragiczne, straszne problemy. Ale my też jako firma pomagamy w tym. Też pomagamy, żeby uzyskać określone środki, pieniądze, żeby to było trwało szybko. I dlatego nie ma co czekać, no bo po prostu trzeba z tego skorzystać. Ja rozumiem, że te osoby nie mają siły, ale po to się bierze pełnomocnika. Po to się bierze pełnomocnika, żeby właśnie ta osoba... Ja też straciłam osoby bliskie, ja też wiem, co to jest i wiem, że może być tak, że się po prostu nie pamięta, nawet ma się jakieś dziury w pamięci, co się działo, prawda? No tak.
Bo to jest ogromny stres, trauma. I te osoby powinny dać pełnomocnictwo komuś, komu zaufają, żeby pozwolił tej osobie działać, żeby już działała dla dobra tej osoby. A ta osoba musi to przeżyć, tą swoją traumę, musi to... Dobrze, ale na przykład, wracając do tego autobusa, część poszkodowanych w szpitalach, często potrzebno czekać ten okres pełny czasu, ale może mamy coś takiego, żeby natychmiast, czyli no, na przykład miesiąc, dwa, trzy, już można coś otrzymać. Tak, oczywiście. Właśnie dlatego mówię, że o to mi chodziło, że trzeba natychmiast zgłaszać roszczenia, no bo leci termin. Ustawowo u nas w kraju jest napisane 30 dni. Tylko no, tak jest napisane. My jako firma jesteśmy w stanie tak się postarać, żeby od 30 do 90 dni uzyskać już jakieś pieniądze, żeby po prostu ta rodzina szybko już coś dostała. A nawet jeżeli Towarzystwo Ubezpieczeń jest tak oporne, tak niechętne i łamie te ustawowe przepisy, to my nawet nieraz sami pomagaliśmy poszkodowanym, czyli wypłacaliśmy z własnych środków, które potem sobie potrącaliśmy z tej późniejszej wypłaty. Tak, bo chcieliśmy po prostu pomóc tym osobom. A skoro Towarzystwo Ubezpieczeń łamie przepisy ustawowe, no to nie mieliśmy wyboru i tak pomagaliśmy. Ale to jest ta pierwsza kwota. Jest coś takiego w odszkodowaniach, że się uzyskuje odszkodowanie cały czas. My nawet mamy takie sprawy, że my już od 15 lat uzyskujemy cały czas odszkodowanie. Jak to? No właśnie, dlatego że trzeba, jest na przykład ustalona renta. Cały czas ktoś ponosi koszty leczenia, bo się nie skończyło to leczenie. On się leczy cały czas, nadal. Nadal wymaga opieki i trzeba co miesiąc znowu cały czas zdobywać pieniądze następne. Ale przecież rentę już było ustawione. No ale rentę można zmieniać. Przecież wzrastają dochody, jest coś takiego jak waloryzacja, prawda? Może koszty się zwiększyły. Także tak samo renta o utracone dochody, no bo w ogóle jakie są odszkodowania i za co, tak? No tak. No takie... bo na przykład ci państwo właśnie z Ukrainy, no chyba tu przyjechali nie w celach rekreacyjnych, chociaż może i tak. No raczej nie. Ale raczej sytuacja tak wygląda. Wiemy jak to chociażby tutaj patrząc, on nawet tak na statystyki, tutaj sobie wzięłam dane GUS. Liczba ważnych zezwoleń na pobyt w Polsce, prawda, dla cudzoziemców. Ogólnie cudzoziemców na 1 stycznia 2021 jest ponad 457 tysięcy. Dużo. Ale mówimy o tym, co jest legalnie, oficjalnie tak. zapisane. No tak. Nie wiemy, ile jest poza tym, tak? I teraz z tych 457 tysięcy około 56% to są osoby no z pana kraju, z Ukrainy. Czyli największa grupa osób to jest właśnie z Ukrainy i raczej przyjeżdża do nas tutaj właśnie za pracą. Okay. Czyli są to zazwyczaj ojcowie, tak, małżonkowie, którzy zostawiają na Ukrainie dzieci z żonami, zazwyczaj, chociaż kobiety też przyjeżdżają. No tak. Po prostu za chlebem, tak, za większym, za lepszym życiem, za lepszym wynagrodzeniem. I aż 244 tysiące osób to właśnie z Ukrainy. Potem mamy z Białorusi, no ale to już o wiele mniej, 28 tysięcy, z Niemiec 20 tysięcy, z Rosji 12 tysięcy, Wietnam 10 tysięcy, Indie 9, Włochy 8, Gruzja prawie 8, Chiny 7, Wielka Brytania też prawie 7 tysięcy. To czyli można powiedzieć, że no ponad połowa, tak? No tak. To są z Ukrainy. Tak. I teraz te osoby w tym autobusie zapewne przyjechały tu do pracy. I teraz nie wiemy, czy podjęły pracę, czy nie podjęły pracy, czy przerwały, czy miały już umowę, czy nie miały umowy, czy pracują legalnie, czy nielegalnie. I różne mają umowy. Właśnie tak jak pan wspomniał, umowy o dzieło, umowy zlecenia. No i być może niektórzy mają też umowę o pracę. Tak? I może nie było spłaty składek w ZUS. To już inny temat. Jeżeli miały umowę, to powinny mieć opłacane w pewien sposób składki, jeżeli chodzi ale o umowę zlecenia. Ale jeżeli umowa o dzieło na przykład? A to już tak, to faktycznie. To wtedy jest inaczej. Aczkolwiek
Najważniejsze jest, czy w ogóle miały te umowy, jakiekolwiek. Bo jak pracowały na czarno, tak, bez umów, tak, no to nie mamy jak udokumentować tego, że zarabiały, prawda? A każdej osobie, czy to Polak, czy właśnie obcokrajowiec, należy się również albo renta, albo zwrot strat z tytułu właśnie utraconych dochodów, utraconych korzyści. I to jest bardzo ważne, że nie tylko utraconych dochodów, bo utracony dochód to jest jasna sytuacja. Zarabiał dzisiaj 3000 netto, czy 5000 netto i nagle przez wypadek nie zarabia. No to mamy jasne, brakuje 3-5 tysięcy, tak? Ale może być tak, że miałby szansę zarobić, a nie zarobił. To są trudne tematy, procesy, ale uzyskujemy również rentę. Uzyskujemy dopłaty. Ale potrzebno pokazać, że no to, zarabiał. Znaczy, tak? Że podstawa. Nie tyle, że zarabiał, a że mógł zarabiać. A, mógł. Również, że mógł. Aha. Oczywiście łatwiej jest prowadzić sprawę, w której jest wszystko czarno na białym. Ale nie można się poddawać, da się wiele rzeczy zrobić. To jest bardzo temat delikatny. To jest temat, gdzie trzeba dużego zaangażowania w sprawę osoby poszkodowanej. Trzeba znać jej bardzo dobrze sytuację. Trzeba umieć ją pokierować z tym wszystkim. Przepraszam, że jeszcze dodam, tak, bo tutaj jeszcze chcieliśmy poruszyć tych, którzy zginęli. Tak, właśnie. Przecież ja słyszę o czymś takim, że są zbiórki, że osoby zbierają pieniądze, tak, żeby na nie wiem, na transport zwłok i tak, tak dalej. Przecież po to jest to ubezpieczenie, że my uzyskamy pieniądze, żeby dostał zwrot za to wszystko. I ja tak rozumiem, i po co czekać? Dlatego nie wolno czekać. Dlatego to trzeba natychmiast, trzeba brać na przykład z firmy, która się tym zajmuje, kosztorys, że kosztorys, czyli ile to będzie kosztowało, tak? Albo fakturę, jeżeli ktoś zapłacił, bo ma z czego. Ale to podlega zwrotowi. Wszystko to podlega zwrotowi z OC pojazdu sprawcy. Rozumiemy? Tak. Czyli jeżeli tam był ktoś winien za ten pojazd, za ten na przykład autobus, to właśnie tym osobom się to należy. I nie muszą czekać, nie potrzeba czekać. Poza tym jeszcze są zasiłki pogrzebowe, są jeszcze inne tutaj przepisy takie społeczne, tak? Z OC jest zwrot wszelkich strat i kosztów przez wypadek, plus zadośćuczynienie. Czyli właśnie, jeszcze raz, leczenia, rehabilitacji, dojazdów nie tylko poszkodowanego, ale też rodziny. Polska, Ukraina, do szpitala, ze szpitala. No tak, do domu. Opieki, nie tylko w domu, również w szpitalu. Przyjeżdża, nie wiem, małżonka do szpitala, wynajmuje sobie coś, być może za jakieś niskie pieniądze, ale wynajmuje coś, żeby gdzieś spać, prawda? Tak. I codziennie tam jest i pomaga, opiekuje się, prawda? Jest z bliskim poszkodowanym, też zwrot. Dodatkowo kseruje papiery, chodzi za czymś do apteki, to tu, to tam, za wszystko zwrot. Tylko trzeba to zbierać, a żeby to wszystko zbierać, to trzeba mieć dobrego pełnomocnika, który to mówi. Ale dużo szczegółów. Dużo szczegółów tych wszystkich, na przykład ja bym nie pomyślał o tym, że potrzebno zbierać na przykład jakieś takie najmniejsze. No i właśnie ludzie tego nie zbierają. I właśnie to jest problem. My to jesteśmy wyjątkowi w tym. Wiem to, że nasza firma jest wyjątkowa, bo my nawet odtwarzamy sytuację od wypadku do dziś, czyli w zależności, to czasem trwa 15 lat. Każdy dzień i rok się odtwarza i się przelicza kwoty, że na przykład, nie wiem, brał środki przeciwbólowe przez ostatnie 15 lat i miesięcznie wydawał na to 50 zł, no to 15 lat razy 12 miesięcy razy 50 zł. No tak. I to się robi już jakaś kwota, tak, której by on nie pomyślał. Polak też nie pomyślał o tym, ale my myślimy, bo od tego jesteśmy. Dlatego trzeba wiedzieć, komu się daje sprawę. Bo bardzo łatwo, znaczy może nie łatwo, ale większość tak robi, pytał pan, co nas wyróżnia. Większość robi tak, że występuje tylko samo to zadość, uczynienie, pójdzie do sądu tylko o to i koniec, kropka, a nic innego nie zrobił.
A jeszcze bardzo ważne są utracone dochody. Te renty, to wszystko, my uzyskujemy renty na poziomie od 3 do 13 tysięcy miesięcznie. Miesięcznie, gdzie ZUS daje na przykład 1500, tak? Czy 1000? Bo u Państwa też jest ZUS, który jak straci dziecko rodzica, to też ZUS płaci jakąś tam rentę, na przykład po stracie ojca. Tak. I u nas tak samo, tak? Tylko to są bardzo niewysokie kwoty. No dobrze, ale dużo, dużo obcokrajowców byli poszkodowani, powiedzmy tak, jakiś czas temu. Nie wiedzieli o tym. Jaki termin mamy, żeby starać się o takie roszczenia? Jest coś takiego jak terminy przedawnień. Tak. Czyli jeżeli są, może ja to tak postaram się łatwo wytłumaczyć. Mhm. Mamy okres przedawnienia 3-letni lub 20-letni. I to należy zapamiętać w tym temacie. 3-letni, małe, drobne sprawy, tak to ujmę, czyli małe uszczerbki na zdrowiu, tak? Drobne. Tak. Drobne uszczerbki to na przykład jechał ktoś w jednym samochodzie, w drugim samochodzie, uderzyły się, znaczy powiedzmy, że ten z tyłu uderzył tego z przodu, czyli tak jakby wjechał w niego. Tak. No i ktoś tam, nie wiem, doznał urazu kręgosłupa szyjnego. Tak? Tak. I coś tam się dzieje, coś tam boli, coś tam dokucza. I można powiedzieć, że są takie najczęstsze sprawy, takie właśnie drobniejsze, tak? Gdzie to leczenie jest krótkie. I to jest 3 lata. Tak. I drugi termin 20 lat, czyli to jest konkretny już termin, dla spraw takich, gdzie ktoś zginął w wypadku, czyli gdzie mamy bardzo ciężki, znaczy ciężki uszczerbek na zdrowiu. Czyli właśnie to leczenie trwa, leczenie jest powyżej dni 7, że został niepełnosprawny, ma już jakąś tam stałą niepełnosprawność do końca życia na przykład, tak? No i teraz jeżeli obcokrajowcy u nas w kraju, no tak myślę, że to chyba tak około 10 lat już trwa, prawda? Gdzieś tak. Od 10 lat, co najmniej. Tak przynajmniej przyuważam ja ze swojej strony, że coraz więcej jest osób z różnych narodowości w naszym kraju. Jeżeli od 10 lat, czy więcej, 15, czy jeszcze wcześniej, ktoś miał u nas wypadek w Polsce albo został poszkodowany przez sprawcę polskiego, tak? Bo to może być tak, że Polak wjechał w samochód osoby na przykład z Ukrainy. To wtedy do tych 20 lat może ubiegać się o odszkodowanie. Jeżeli nie podpisał ugody, że się zrzeka roszczeń wszystkich. A kiedy taka ugoda może się podpisać? Czyli jak, kiedy? Jak? Jakim? Powiedzmy, że ktoś wystąpił w jego imieniu, jakiś adwokat. No i tak pokierował sprawę, że jest podpisana ugoda i zamyka wszystko. I że się więcej już nic nie da. I mamy takie przypadki, że adwokat podpisuje sprawę, gdzie jest ugoda na przykład na, nie wiem, 50 czy 100 tysięcy złotych, a ta sprawa w mojej ocenie jest warta 1 000 000 złotych. Naprawdę takie przypadki są. No, ale czyli błąd ze strony adwokata? No uważam, że błąd. Tak, uważam, że błąd. Duże niedopatrzenie. Albo tak bardzo poszkodowany klient sobie tego życzył i namawiał adwokata, że bardzo chce, tak? No nie wiem. Ja raczej staram się, czy my w firmie staramy się namawiać, żeby nie zawierać niekorzystnej ugody. Zresztą nasze wideo, które umieszczamy na YouTubie, mamy kanał, staramy się pokazywać to, żeby edukować ludzi, żeby się uczyli tego, jakie mają prawa i szanse. Także tak to wygląda. Czyli 3 i 20 lat. Ale co jest jeszcze ważne? Okres, na przykład te 3-letnie specjalnie powiem teraz, że powiedzmy jakaś osoba z Białorusi czy z Ukrainy miała wypadek u nas, nie wiem, niech będzie 5 lat temu. Nie ma dużych obrażeń, tam wróciła do zdrowia, tam funkcjonuje, tak. Było, minęło. Tak. Może nie wzięła nigdy odszkodowania, a może wzięła jakieś, może wiedziała o tym, dostała jakieś te 3 000, tak? Tak. I dostała te 3 000 na przykład w 4 roku, czy w 3 roku. To liczy się, przerywa się bieg przedawnienia. Ja może to jest trudniejszy temat trochę, ale tak chcę zobrazować, że nie patrzymy tylko na datę wypadku plus 3 lata, ale patrzymy na ten okres, kiedy był przerwany bieg przedawnienia i liczymy na nowo.
Czyli się przesuwa. Czyli podsumowując, nawet jeżeli było przedawnienie, to lepiej sprawdzić. Znaczy sprawdzić, czy jest przedawniona. Tak. My to sprawdzamy nieodpłatnie. My to wszystko sprawdzimy, wystarczy, że taka osoba się do nas zgłosi. No po to jesteśmy, prawda? To jest nasza praca. Albo no taka najbardziej odległa sprawa, a taka też bardzo duża, to była sprawa, która też jest nagranie takie na naszym kanale, gdzie przyjęliśmy sprawę, jak chłopiec już był 25-letnim mężczyzną, a miał wypadek i miał 10 lat. Czyli my przyjęliśmy sprawę po 15 latach od wypadku i wówczas Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło tam 200 tysięcy mamie, tak, która zajmowała się dzieckiem, 200 tysięcy złotych, plus rentę chyba tam 700 zł, potem 1200 zł miesięczną. A jak my sprawę przeprowadziliśmy po 15 latach i prowadziliśmy ją 5 lat w sądzie, niestety, 5 lat, ale nasz klient nie zapłacił ani złotówki przez te 5 lat, nawet nam nie wierzył, że cokolwiek uzyska. A co uzyskaliśmy? 2 miliony dopłaty i 7600 renty. I cały czas bierze tą rentę. Teraz. Ma 25 lat, no już ma więcej, 26-7 bierze. Warto. Ale jest jeszcze coś, co też jest ważne, istotne. Przyczynienia. Jest takie następne pojęcie. Na przykład może być taka sytuacja, że tak się zastanawiam nawet teraz przy tym wypadku, czy no tutaj akurat nie było dwóch pojazdów, żeby ktoś się przyczynił, żeby coś się stało, ale co to jest? Jeżeli jest jasno stwierdzone, że ktoś jest sprawcą, tak, jest na to dokument, jest wyrok i teraz musimy rozdzielać znowu sprawy, bo trochę inaczej będziemy podchodzić do sprawy, gdy ktoś jest kierującym pojazdem. Mhm. Trochę inaczej, gdy ktoś jest pasażerem lub pieszym. Mhm. To są istotne sprawy, dlatego że są jest coś takiego jak, nie chcę tutaj teraz o tym mówić, żeby nie mieszać, ale jest zasada winy lub zasada ryzyka. I od tego też kształtuje się w pewien sposób troszeczkę, daje to inne troszeczkę możliwości dochodzenia roszczeń. I teraz na przykład mieliśmy taką sprawę, w której no można powiedzieć, że pijany pan, ojciec dzieci, ale lubił sobie po prostu wypić, po prostu przechodził przez jezdnię w miejscu niedozwolonym na wsi, tam gdzie mieszkał. No i po pierwsze, ubrany na ciemno, czyli niewidoczny, wtargnął na jezdnię w miejscu, nie na przejściu, tylko, prawda, niedozwolonym. No tak. I jeszcze oprócz tego był pod wpływem alkoholu, tak? Czyli wszystko przeciw. I on został określony sprawcą tego zdarzenia. Mhm. Ale również kierujący złamał przepisy, bo jechał za szybko. Ten, który go uderzył. I dlatego udało nam się w tej sprawie, mimo że ta sprawa była z góry na przegraną, ale podjęliśmy się, poprowadziliśmy tą sprawę i uzyskaliśmy 7 tysięcy złotych, tylko i aż. No tak. Bo co jest 7 tysięcy? Ale dla tej rodziny, która żyje w makabrycznych warunkach w Polsce, nie ma podłogi, ma klepisko, dom się wali, mnóstwo dzieci, to te 7 tysięcy to jest rewelacyjna kwota. Szczególnie, że dostaliby więcej, bo to zostało tak jakby pomniejszone 90% przyczynienia. Czyli, co to znaczy przyczynienie? To znaczy, że się przyczynił, bo on zrobił wszystko, że sam można powiedzieć, że prawie spowodował tą szkodę, tak? No tak. I tak samo jest na przykład z pasażerami, to jest najczęstsze, że właśnie nie zapinają tych pasów, tak? Że przez to, że jakby zapiął pasy, to by nie uderzył głową czy i coś by się nie wydarzyło, tak? Mhm. Albo jakby zapiął, to by nie wyleciał z samochodu i nie złamałby kręgosłupa, tak? No tak. Ale czasem może być odwrotnie, że dobrze, że nie zapiął, bo wyleciał z samochodu, a samochód jest zmiażdżony i wtedy by zginął. Także musimy te detale, te drobiazgi zauważać i wiedzieć, jak poprowadzić tę sprawę. Mam jeszcze takie pytania odnośnie odszkodowań wypadków przy pracy. To znaczy tak, wypadki przy pracy, ale nie tylko przy samej pracy, ale też również w drodze do lub z pracy. No bo przecież też dojeżdża do tej pracy,
prawda? No tak. I to jest też ważne, że jeżeli ktoś wraca właśnie bezpośrednio z pracy jakimś środkiem komunikacji, to tutaj też ma określone prawa do dodatkowych odszkodowań jeszcze nawet poza OC sprawcy. Także też mówimy tu oczywiście mówimy o legalnej teraz umowie, tak? No tak, tak, tak. To wówczas jeszcze ma prawo do odszkodowania z ZUS-u. Z ZUS-u tu u nas w kraju jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tak? I to jest odrębny temat, którym też się zajmujemy akurat. Czyli droga z pracy do pracy, albo jechał swoim samochodem do pracy i coś się stało. Ktoś wychodzi z pracy, jedzie do domu, nie wiem, przejeżdża, powiedzmy, że jest to koło Warszawy, przejeżdża 30-40 kilometrów, to się nazywa, że to było właśnie w drodze z pracy do pracy, tak? Tak. A teraz przy pracy. Przy pracy. No oczywiście, jak jest wypadek w takiej pracy, to jest protokół, sporządza się protokół BHP, tak? Tak. I w tym protokole opisuje się, jak to przebiegało, i określa się jakby, kto tutaj zawinił. Czy wszystkie te zostały dobrze wykonane czynności, zgodnie z zasadami pracy i tak dalej, i tak dalej. No i na przykład może się okazać, że ktoś, nie wiem, źle na maszynie pracował, nie wyłączył jej, albo nie założył określonych rękawic, albo nie założył właściwego obuwia, albo wchodził tam, gdzie nie powinien. Taka sprawa mi się teraz nasuwa nasza tu w Polsce, taka ostatnia z ostatniej chwili, gdzie osoba niepełnosprawna, czyli pracownik był już z niepełnosprawnością, a mimo to pracował jeszcze w zakładzie pracy. I jego, znaczy on miał takie wskazanie, że nie może wchodzić na drabinę w ogóle, no bo to jest jakiś tam problem z jego kręgosłupem. A on mimo to podawał innemu koledze, który na tej drabinie pracował, podawał jakieś tam wiaderko z czymś, żeby mu tam, podaje. No tak. I w tym celu wchodził na tam jakieś 2-3 stopnie drabiny, żeby do niego dosięgnąć. Tak. No i przecież nie mógł tego robić. No tak. I teraz co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że niestety wchodząc na te szczeble, ten jeden szczebel się ułamał, spadł tak, jak ktoś mówi, plackiem na posadzkę, podłogę. I jeszcze większy ten uraz sobie zrobił, że jeszcze mocniej ta niepełnosprawność u niego się wzmocniła. I co? I nie chciał dochodzić odszkodowania od pracodawcy, bo chciał mieć pracę. Niestety nie przedłużył mu umowy pracodawca. I wówczas ta osoba się do nas zgłosiła, jak możemy pomóc. Było to trudne, utrudnione. Dlaczego? Dlatego, że protokół BHP mówił, że to jest jego wina. Że to on tam wszedł, nie powinien, że on o tym wiedział, że ma tam nie wchodzić, a mimo to złamał on przepisy BHP. I on to podpisał, zgodził się z tym. Musieliśmy wystąpić do ZUS-u, też ze sprawą sądową. Musieliśmy to wszystko odkręcać. Ale ciekawe. Oprócz tego, że on był, że złamał przepisy, to panie wygrało tą sprawę? Wygraliśmy tą sprawę, tak. Wygraliśmy tę sprawę. Dlatego, że słuchaliśmy wszystkich, strony się słucha się świadków, jaka była praktyka w tej firmie i okazało się, że praktyka była taka, że owszem, przyczynił się ten pan też do tego wypadku, bo nie powinien tam wchodzić, ale nikt mu na to nie zwracał uwagi, że to trwało, bo on tam nie pracował parę dni, tylko on tam pracował wiele miesięcy. Jasne. I po prostu było przyzwolenie, tak? Przyzwolenie pracodawcy, kierownika firmy na to, że on to wiedział, że tak się dzieje i nie reagował. A powinien zareagować. Że jak nie można ci wchodzić, to nie można. Masz zakaz wchodzenia, tak? Musi tam ten kolega zejść i od ciebie wziąć to wiaderko. I tu te wszystkie zeznania i ta cała sprawa pozwoliła nam uznać, że wina jest pracodawcy. A dzięki temu uzyskaliśmy odszkodowanie od pracodawcy, a oprócz tego jeszcze z ZUS-u. Jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Teraz mi się przypomniała sprawa, gdzie osoba nie dostała umowy i tak się wydarzyło, że właśnie w czasie, kiedy miała dostać, ale tak pracodawca tam troszkę opóźniał to, no i po prostu nie dostała tej umowy. No i potem się chciał ten pracodawca
oddystansować. No nie chciał dać tej umowy. Mhm. No więc i to jest wtedy i postępowanie karne i tak dalej. No to są tematy, to są tragedie dla obu stron też, prawda? Bo przecież nikt z nas, będąc też pracodawcą, też nie chce takich sytuacji. Nie, także to jest ogólnie ciężki temat. Ciężki temat. Łatwiej jest, jeżeli pracodawca ma ubezpieczenie, bo to jest inne ubezpieczenie. Wtedy jest OC pracodawcy, odpowiedzialność cywilna pracodawcy z tytułu prowadzonej działalności i właśnie względem pracowników. Mhm. Tylko, że tu jest taka różnica, że tu jest suma ubezpieczenia jako granica. Jeżeli się na małą kwotę ubezpieczy pracodawca to i ma dużo tych wypadków, to może nie starczyć tej kwoty. I wtedy trzeba dochodzić roszczeń od jego majątku, a jak on nie ma pieniędzy, tylko same długi, no to nie ma kto zapłacić, prawda? A OC samochodu ma to, że to są towarzystwa ubezpieczeń, które odpowiadają za sprawcę, no i oni dobrze zarządzają pieniędzmi, mhm. mają pieniądze, z czego zapłacić, tak? No tak. Jeżeli ktoś zakłada działalność gospodarczą. Tak, mhm. tak. Na początku pracują sami, tak, czyli, a potem w przyszłości wynajmują jakichś pracowników i tak dalej. Warto jakoś ubezpieczyć się z tej strony. Czyli jeżeli, my mówimy już o strony, tak, ubezpieczenia. Oczywiście, mimo że dzisiaj nasza rola, naszej firmy jest taka, że my dochodzimy roszczeń dla osób poszkodowanych, no przede wszystkim właśnie te zakłady ubezpieczeń, tak, tutaj, które ubezpieczają różne. Są różne polisy, to mimo wszystko uważam, że każdy z nas powinien się ubezpieczać. Możemy na nich mówić źle, no że płacą tak. mało czy niechętnie, ale no i po to jest sąd i po to się o to walczy, ale należy się ubezpieczać. I myślę, że każda osoba, która dzisiaj jest tutaj u nas w kraju, jest obcokrajowcem, może ma ubezpieczenie społeczne, może nie ma, to są umowy indywidualne, przeróżne. I właśnie jeżeli ktoś ma działalność gospodarczą, może otworzył firmę budowlaną właśnie, świadczy usługi budowlane i przyjmuje następnych swoich rodaków do pracy, no to powinien zawrzeć OC pracodawcy. Powinien mieć takie ubezpieczenie, kupić OC z tytułu prowadzonej działalności mhm. i pracodawcy. A teraz ci ludzie, którzy u niego pracują, muszą pracować legalnie. Zawsze Dlaczego? Warto zabezpieczać swój biznes, swoje życie i swoje rodziny. Bo jak jest szkoda, jak jest wypadek, to nagle jest jeden wielki lament, płacz i zbiórki w internetowe po prośbie. A wystarczy mieć takie ubezpieczenie, płacić tam około 50 zł miesięcznie na przykład, tak? I po prostu jak jest to zdarzenie, to godnie pobrać odszkodowanie, a nie błagać na internecie po prośbie, bo się wcześniej o tym nie pomyślało, niestety. I nie ma innego wyboru. Czyli ja tak rozumiem, że to takie prywatne ubezpieczenie, tak? To rodzaj, bo tu my już mówimy... Tak, wchodzimy mhm. troszeczkę w inny aspekt, ale oczywiście te prywatne ubezpieczenia też może towarzystwo nie chcieć zapłacić i też jest nasza rola, że pomagamy w tym, tak? Mhm. To jest jakby mniejsze nasze zainteresowanie, ale przy okazji, jak prowadzimy sprawę komunikacyjną, to przy okazji poprowadzimy każdą inną, tak? Aha, no jasne. Czyli możemy pomóc w szerszym aspekcie, ale u nas główną podstawą jest ten wypadek drogowy, wypadek w gospodarstwie rolnym. Mhm. Jeżeli ktoś wykonuje pracę w gospodarstwie rolnym, jeżeli na przykład ktoś z Ukrainy kupiłby sobie gospodarstwo rolne, które ma powyżej 1 hektara i tam wykonuje czynności, pracę, tak? Tak. To też. No i wypadki przy pracy. No i na koniec, żeby tak krótko. Dlaczego potrzebno zaufać właśnie JCPP? Dlaczego? Czym różni się firma Pani oprócz innych takich firm odszkodowawczych? Tak, jest bardzo duża konkurencja, jest bardzo dużo firm, jest bardzo dużo adwokatów, bardzo dużo radców i każdy, można powiedzieć, że oferuje, że się tym zajmuje. I prawda jest taka, że dla klienta jest bardzo trudno wybrać, dokładnie. Czy to jest faktycznie dobry człowiek, czy nie, czy to jest dobra firma, czy nie. Ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby iść do kogoś, kto naprawdę ma, działa dużo lat, od wielu lat, robił tego bardzo dużo, czyli ma bardzo dużo tych spraw i się specjalizuje w tym, a nie robi to wszystko i nic, jedną sprawę na 3 lata, tak? No tak. A my robimy set na miesiąc. Także to jest to pierwsza rzecz. Druga, na pewno jeżeli ktoś podpisze umowę z jakąkolwiek firmą, adwokatem i zauważy, do tygodnia myślę, że powinien zauważyć, do tygodnia, do 2 tygodni to maksymalnie, powinien zauważyć, czy warto z tą firmą pracować. Dlaczego?
Jeżeli ktoś na przykład z nami podpisuje umowę, to my rejestrujemy taką sprawę od razu w systemie informatycznym i dajemy dostęp taki online, 24 godziny na dobę, z przerwami technicznymi, no jasne, drobnymi, że sobie ktoś wszystko od razu widzi i czyta. I to i właśnie obcokrajowiec również przeczyta to w innym języku, dlatego że przeglądarka mu przetłumaczy, także nie ma tej bariery. Ale co przeczyta? Przeczyta wszystko, co my tam wpisujemy, co my robimy w sprawie. Opisujemy bardzo dokładnie każdą rzecz, którą robimy, że wychodzi pismo, jakie pismo, gdzie, jakie roszczenie, o ile, tak? Wszystko jest opisane. Że dzwonimy, notatka telefoniczna jest pisana, dokładna, co ustalamy. Potem jak z towarzystwem się komunikujemy, czyli co robimy. Ale myślę, że to każda firma tak musi pracować. Ha, ha, ha. Tak się pozwolę sobie zaśmiać. Być może i każda tak pracuje. Być może. Ale teraz pytanie, czy tak naprawdę jest. Bo opowieści, bajki można opowiadać. A ja mówię o tym, żeby to zauważyć. Czyli jeżeli powiedzmy, że ten ktoś z tego wypadku z Ukrainy, czy z, gdzie, tak, czy z jakiegokolwiek innego, by z nami podpisał umowę, to on w przeciągu następnego, tylko sprawa wpłynie, on już wie, ma kontakt, już ma telefon, już ma maila, już cały czas dostaje o wszystkim informacje, co się dzieje. No a jeżeli ważna, on podpisał umowę, ja to słyszę nagminnie. Na przykład pytam kogoś, czy tam nasz przedstawiciel pyta, z kim podpisałeś umowę? Nie wiem. Kto prowadzi twoją sprawę? Nie wiem. A jak się nazywa twój adwokat, czy ta twoja firma? Nie wiem. A masz już jakieś, a masz tą umowę, masz to pismo? Nie. A odszkodowania? Też nie. Nie, ale no to coś tu jest nie tak, prawda? U nas dostaje umowę, ma wszystko u siebie. Oczywiście jak nie zna języka polskiego, to ma to w języku, który rozumie. No ma dostęp do tego systemu, dostaje maile, nawet zawalamy mailami osoby, to nawet mogą cierpieć, że za dużo maili mają, prawda? I tak przez cały okres, czy prowadzimy sprawę rok, 5 lat, cały czas. No i telefony. No, komunikacja osoba, ważna. Komunikacja tak, jest bardzo ważna, zrozumienie się, znanie sprawy jest bardzo ważne i myślę, że każda osoba, która już ma z kimś umowę i widzi, że to wygląda inaczej, no to chyba sobie sama jest w stanie wyciągnąć wnioski. No co ja mogę powiedzieć więcej? Trzeba rozmawiać ze swoim pełnomocnikiem, tak? Trzeba rozmawiać z osobą prowadzącą, trzeba ją rozumieć, trzeba z nią mieć jakąś więź. Okej, a jeżeli na przykład już ktoś podpisał taką umowę, no i właśnie widzi, że nie za dobrze współpracuje się. Co dalej? Czy można wywiązać się z tej umowy, powiedzmy znaczy tak? Wypowiedzieć, tak? Tak, wypowiedzieć to, czy jakoś... Zawsze można zerwać jakąś umowę, prawda? Myślę, że na Ukrainie też są chyba takie możliwości, że się zawiera umowę na jakiś czas, i ona trwa tyle czasu, na jaki się zawarło, albo się zawierają na czas nieokreślony i po prostu w sytuacji z jakiegoś powodu się ją wypowiada. Oczywiście może się pojawić sytuacja taka, że jak się wypowiada umowę z jakiegoś powodu, na przykład, że nic nie wie, nie ma umowy, co zrobiliście, czy w ogóle mam wypłatę odszkodowania, czy nie mam, ja nic nie wiem, tak? To po co mi taki pełnomocnik, jak ja nic nie wiem? No i wypowiada umowę. No to co się wtedy dzieje? No wtedy może tam ta firma wystąpić z jakimś wezwaniem do zapłaty, jakiejś tam kwoty za wykonane czynności. I nie ma się co tego bać, bo oczywiście trzeba ludziom zapłacić za pracę, jeżeli ją wykonali. Jeżeli jakaś firma wykonała pracę, jakiś adwokat wykonał pracę, to da się tą pracę ocenić, podliczyć i w jakiś sposób się z nią rozliczyć. Jeżeli będzie taka sytuacja, że ktoś by chciał do nas przyjść, do współpracy, żebyśmy my prowadzili sprawę, to my to wszystko też zrobimy, podliczymy i będziemy wtedy, tak wykonamy sprawę, żeby rozliczyć się z tym poprzednikiem. Także nie ma się czego obawiać. No jasne. Ale myślę, że to dodam tak, że każda osoba poszkodowana musi wiedzieć, co się w jej sprawie dzieje. Nie wolno, nie powinno się może tak, bo w sumie to
ja nie mogę komuś nic nakazać, prawda? Ale myślę, że powinniśmy się interesować swoimi sprawami, prawda? Czy to jesteśmy Polakami, czy jesteśmy Ukraińcami, czy jesteśmy z Białorusi, czy z Wietnamu? Myślę, że no i tutaj, myślę, że ważne podkreślić to, że dlatego, że to wszystko przedłuży się, czyli po prostu ta sprawa idzie przez lata i ten kontakt jest bardzo ważny. Tak, bo no wiadomo, przeszło rok, dwa, trzy, no jak tam... Ale są w Polsce też firmy, znaczy były firmy, są firmy, zresztą ja to wiem jako dlatego, że też tą izbę gospodarczą prowadzimy i też uczestniczyliśmy w takich sytuacjach, że na przykład powstają, i to właśnie najczęściej są to, niestety było głośno też o adwokatach, że biorą odszkodowanie i potem nie rozliczają się z klientem. Więc trzeba trafić do firmy, która ma dobrą reputację. Pewną reputację. No bo my jak działamy tyle lat na rynku i nigdy w życiu nikt nam takiej sytuacji nie zarzucił, no to o czymś to świadczy, prawda? O jakiejś rzetelności, myślę. I skuteczność. Tak. Znaczy myślę, że też chyba ważną kwestią jest to, że dzisiaj rozmawiamy i u nas jest wiadomo, kto za czym stoi. Nie jesteśmy firmą internetową, w której nie wiadomo, kto jest szefem, kto jest właścicielem, kto tam pracuje. I co robi, tak? Tylko rozmawiamy z automatem przez internet. No tak. Nie, u nas, ja się nie wstydzę pokazywać swojej twarzy i rozmawiać o tym, co robimy. Jeżeli coś robimy, co się komuś być może nie spodobało, to trzeba o tym porozmawiać, tak? Wiadomo, że nigdzie nie ma idealnie, ale staramy się eliminować wszystko, co nie wyszło, żeby robić dobrze. No i myślę, że to bardzo ważne, taka otwartość. U nas jest wszystko bardzo jasne. No. Bardzo jasne i naprawdę. Ja tylko ubolewam, że są osoby poszkodowane, które nawet nie wiedzą z kim, komu dały sprawę. No to jest, to tak jakby oddał swoje 100 tysięcy i weź sobie. Nie rozumiem. Dlatego zapraszam każdego z Państwa z korzystania usług Europejskiego Centrum Pomocy Poszkodowanym w Warszawie. Dziękuję.